Chciałem gorąco powitać wójtkę Starej Juchy, panią Ewę Jurkowską-Kawałko, pana sekretarza z gminy Starej Juchy, Jarosława Franczuka, panią dyrektor muzeum, panią dyrektor miejskiej Bełchatów, Iwonę Drażbę, dyrektora Muzeum Historycznego Bełchatów, pana Kazimierza Bogusza, Elę Topolską, skarbnika Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Starej Juchy i Monikę Zuber, prezesa Spółdzielni Socjalnej Dobra Siła, które będą dzisiaj naszymi ekspertami, którzy będą uczestniczyć i po części prowadzić tę debatę. Polacy, potrzebują, żeby rozwijać skrzydła, ale też zastanowić się w drugą stronę, co społeczności lokalne, instytucje, organizacje na danym terenie mogą zrobić, żeby te rozwijanie skrzydeł było łatwe, żeby swoim mieszkańcom, swoim obywatelom, płatnikom podatków lokalnych pomóc rozwijać skrzydła i podnosić kompetencje społeczne. Zapraszam panią wójt gminy Starej Juchy, panią Ewę Jurkowską-Kowałko do zabrania głosu. Ja witam państwa bardzo serdecznie, jeszcze raz przyłączam się tutaj do pana dyrektora i właśnie może nie zajmę się jakimiś tam oficjalnymi wystąpieniami tutaj przemawianiem do państwa, tylko i wyłącznie dlatego, żeby skupić się na tym, czemu ma służyć dzisiejsze nasze spotkanie. Także witam, cieszę się, że państwo jesteście. Chciałam tylko powiedzieć, że jest to wyróżnienie dla naszej biblioteki, dlatego że niewiele, tak bardzo mało miejskich gmin zostało w statucie z biblioteką zaproszonych do tego rodzaju debat. Wiem tutaj tylko z rozmowy z panem dyrektorem, że ta grupa miała być nieco większa, bo były to dzisiejsze spotkania na zaproszenia, no ale niestety w ciągu dzisiejszego dnia troszeczkę nam się goście zaczęli z różnych względów wykruszać, co wcale nie oznacza, że dzisiejsze nasze spotkanie będzie na pewno bardzo ekscytujące, ciekawe, przede wszystkim owocne. Także witam. Pan Jarosław Franczuk, sekretarz gminy Starej Juchy. Proszę państwa, dzisiaj właśnie też mamy mówić o kompetencjach. Ela za chwilę powie coś o strategii rozwoju. Muszę powiedzieć, że ta strategia była opracowana pół roku, ale udało nam się zrobić pewnego rodzaju wizję do 2020 roku. Czyli jakby na 5 lat do przodu coś tam się udało wymyślić i co chcemy zrealizować w różnych sferach. A dzisiaj mamy też przeanalizować to, jak ludzi do tego dostosować, żeby mieszkańcy Starych Juch mogli zrealizować te cele w przyszłości i jak mogą te cele zrealizować nie tylko na rzecz gminy, ale w ogóle i cele swoje osobiste. I sądzę, że to będzie o wiele trudniejsze, bo tutaj będzie to wszystko, co być może będziemy robić i będziemy mówić o tych postawach, to też będzie zahaczało nieco o futurologię. I sądzę, że zobaczymy, czy nam się uda trafić. W swoim długim życiu, zawsze to podkreślam, pamiętam na przykład takiej małej miejscowości Pochozy, gdzie mieszkało 1200 osób, a było przynajmniej 12 szewców. Dzisiaj w tej miejscowości nie ma żadnego szewca, bo w całym roku są tylko dwa warsztaty. Więc dzisiaj ktoś, kto by chciał być szewcem, to na pewno zbankrutuje. Więc trzeba tak myśleć o przyszłości i mieć takie kompetencje, żeby rzeczywiście były to kompetencje, które będą w przyszłości odpowiadać. A nie jest tak, że te kompetencje nabędę w ciągu minuty czy dwóch. To nieraz jest i cały okres nauki, cały okres przygotowania, cały okres przekształcenia też i przygotowania długotrwałego do tego. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Kompetencje ma umożliwić skuteczne działanie. Skuteczne działanie na polu osobistym, ale też skuteczne działanie na polu społecznym i ma doprowadzić do interakcji w naszych społecznościach lokalnych. Gdybyśmy to jeszcze rozbili gdzieś tam dalej, no to z jednej strony są to kompetencje takie, które służą dla naszego osobistego rozwoju, a te kompetencje, o które nam też tutaj chodzi, to są kompetencje, które umożliwiają mieszkańcom angażowanie się w sprawy społeczne, w sprawy miejscowości, gminy. I też wydaje mi się, że tutaj ta część, która za chwilę nastąpi, też powinna być temu mocno poświęcona w kontekście strategii, jaką państwo macie przygotowaną do realizacji przez następne 5 lat. Ważnym elementem w rozwijaniu kompetencji w społecznościach lokalnych jest edukacja. Edukacja formalna, ona w jakiś tam sposób jest zorganizowana, wynika
z pewnych przepisów, z uregulowań prawnych, które znamy. Natomiast to, za co odpowiada gmina, czy odpowiada organizacja pozarządowa, czy biblioteka, czy dom kultury, to obszar cały, duży obszar edukacji pozaformalnej, czy też nieformalnej. I tu mamy, wydaje mi się, że jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia w każdym miejscu w Polsce, gdzie ten poziom współpracy no, jest oceniany bardzo różnie. Nie znam jakichś wyników badań tutaj w waszej gminie, może to też będzie okazja do tego, żeby o tym porozmawiać, ale niestety poziom współpracy na poziomie lokalnym nadal jest słaby, jest to niski poziom. No, wynika on z prostej przyczyny, no, niskiego poziomu kapitału społecznego, niskiego poziomu zaufania, który w Polsce niestety cały czas budujemy, aczkolwiek no, w ciągu ostatnich chyba 2 lat, jeśli dobrze pamiętam, to ten poziom kapitału, poziom zaufania wzrósł o 3 punkty procentowe. No to już jest nieźle, tak? Z 11 do 14 podskoczyliśmy, no to już jest nieźle, czyli coś się jednak zmienia w naszej ojczyźnie. To wszystko tytułem wstępu, nie chcę tutaj... Jedną ze stowarzyszeń, które tu działa od 2007 roku i ja bym mogła, zanim przejdę do strategii, to ja bym chciała tylko tak jedno zaznaczyć, bo my mamy w naszej puli, że tak powiem, przestrzeni działania mamy, jakbym wymieniła, od litery A do litery P, czyli bardzo szeroki zakres, taki spektrum różnych działań. Takie główne trzy przestrzenie to jest kultura, partycypacja, czyli społeczeństwo obywatelskie i ochrona tych dóbr naturalnych. A wszystko ja bym to jeszcze włożyła do jednego worka, czyli do edukacji. Bo to jest dosłownie pod tym hasłem edukacja, jak gdyby wszystko się łączy. Jednym z takich, oczywiście myśmy już tam dali pewien przykład pewnych działań takich kulturalnych, edukacyjnych, bo w zasadzie każde działanie jest pewnego rodzaju edukacją. I tutaj jako jedna właśnie z tych przestrzeni, to na co myśmy zwrócili uwagę, to jest to społeczeństwo obywatelskie, czyli kształtowanie tego kapitału społecznego i to takie wałkowanie, co to jest ten kapitał, co to jest ta partycypacja, co to jest ten obywatel. Było hasło projektu Bądź Obywatelem, czyli budowanie społeczeństwa świadomego i aktywnego. To jest bardzo istotne, to Bądź Obywatelem, no to hasło, co jest bardzo istotne i co ja cały czas chcę podkreślić, przychodziło tutaj bardzo dużo ludzi i jak na naszą gminę, to frekwencja była rewelacyjna, bo na takich zebraniach wszyscy Państwo wiedzą, ci, którzy uczestniczyli częściowo czy nawet cały czas, że to było rzędu 30-40 osób na każdym warsztatach, w sumie 80 osób uczestniczyło. Były jeszcze konsultacje prowadzone w świetlicach. Więc ja mogę z całą pewnością powiedzieć, że rzeczywiście było to bardzo takie świadome i bardzo uzasadnione uczestnictwo. Oczywiście to jest osoba dużo ludzi, że przychodzili, że zachęcaliśmy i że mieliśmy dosyć dobry system informacyjny, że ludzie przychodzili, bo to też jest dosyć istotne. Dla mnie, jeżeli chodzi, co jest jeszcze ważne, oczywiście tę strategię możemy pobrać z naszej strony, ona jest do przeczytania, tam są takie trzy główne pola, sfery działania. Zaraz powiem, bo dla mnie tutaj jest taką bardzo innowacyjną sprawą, to jest właśnie ten parlament, ale do tego dojdziemy. Co jeszcze chciałam powiedzieć, co dla mnie jest ważne w takim codziennym życiu czy działaniu? Oczywiście dla mnie praca w stowarzyszeniu jest pracą misyjną, od razu zaznaczam, może ktoś się spojrzeć na mnie dziwnie, ale ja uznaję, że to jest po prostu pewnego rodzaju misja, bo jest to przekazywanie pewnych swoich doświadczeń i ewentualnie zachęcania ludzi do uczestnictwa w tych całych działaniach. I to, co ja uważam za istotne w takich działaniach swoich własnych, to jest słowo, którego się wszyscy boimy. To jest ewaluacja i monitoring. Ja bym chciała zaznaczyć, że ta ewaluacja jest cholernie potrzebna w życiu. Nie wiem, może ludzie robią sobie rachunki sumienia i tak, nie wiem, coś takiego jest, prawda? No też jest ewaluacja, ale jak ważna jest ewaluacja, bo cała sytuacja, w której ja tu już jestem 8 lat, teraz minie, jak zauważyłam, zupełnie były inne czasy, kiedy tu przyjechałam, zupełnie są inne teraz. I tak jak mówię, no sytuacja jest, dynamizuje się, ona się zmienia cały czas. Ale co jest ważne? Ważne jest właśnie, żeby być elastycznym i właśnie wprowadzić ewaluację, bo pewne rzeczy, pewne działania będą niepotrzebne. Się okaże, że na przykład one nie mają odzewu albo nie mają żadnych jakichś wartości, prawda? Więc to też jest dosyć istotne. Jeżeli prowadzimy ewaluację projektu, to też jest dosyć istotne, ale też prowadzimy swoje działania, prawda? To
To są takie główne trzy aspekty. Później jeszcze pewnie dojdziemy jeszcze do innej. I druga, co jest ważna taka u mnie, w moim przekonaniu, to jest elastyczność. Elastyczność właśnie myślenia i otwierania się na jakieś tam nowe, prawda, trendy, bo można powiedzieć, ja mam taki, wydaje mi się, że mamy taki, przeżywamy taki syndrom ten rejsowski, który mówię, lubimy tylko to, co znamy, prawda? I my się boimy po prostu czasem otwierać na pewne rzeczy nowe, nawet wariackie. Ja tu spotykam bardzo fajnych ludzi, to jest bardzo fajnie, duży potencjał z różnych środowisk. Ja mam fantastyczne rozmowy na przykład u siebie na wsi. To są fantastyczne dla mnie, one są tak konstruktywne, że nie mogę tego wprost opisać, bo się można tak fantastycznych rzeczy dowiedzieć i takie fajne rzeczy nawet w sumie takie codzienne robić. Choćby, no nie będę, ale to wyjdzie kiedyś. Ale jest dużo, dużo różnych takich przykładów. A teraz powiem właśnie jeszcze o tę strategię. Oczywiście mamy tu wyznaczone trzy punkty, ja nie będę się rozwodzić. Najważniejszym punktem, który wydaje mi się, że jest właśnie taki innowacyjny i nad którym teraz będziemy pracować, sądzę na następne lata, to jest właśnie ten parlament. Wszyscy wiadomo, że gdzieś się tworzy tam rady starszych, rady młodych, rady tych, więc ja też tak mówię, no dobrze, to co będziemy, rady, nie wiem, kobiet, feministek, już nie chcę wymieniać innych, prawda, z tych struktur. Dlaczego nie zrobić parlamentu, gdzie każdy by wchodził? Z tym, że zanim to zrobimy, bo to oczywiście musimy to przemyśleć, ja bym nie chciała, żeby to była taka instytucja, która się tam gdzieś musi mieć regulaminy i tak dalej. To musi być jakieś takie ciało spontaniczne, to może być na zasadzie takiej konsultacji społecznej. Żebyśmy my jako mieszkańcy uczestniczyli w życiu gminy. Bo ja widzę, że coraz więcej jest mieszkańców, ja widzę coraz więcej inicjatyw jest fantastycznych, takich, gdzie widać, że ludzie przychodzą i chcą razem współpracować. To, co jeszcze to było na podkreślenie na końcu tej strategii, takim spotkaniu podsumowującym, był taki wykład filozofki dr Anny Siwek o komunitaryzmie. Ktoś tam powiedział, że ludzie z tego nic nie zrozumieją. Nieprawda, bo ludzie bardzo dobrze rozumieli, co to znaczy być we wspólnocie. My jesteśmy teraz w takiej, jak to socjologowie nazywają, takiej próżni socjologicznej, że każdy jest skoncentrowany, sprywatyzowany na sobie, czyli wokół siebie tylko działa. A dosyć jest istotne, żeby właśnie coś wspólnie robić, bo to wspólne to nie muszą być dobra materialne, ale to jest właśnie ta budowa kapitału społecznego. No i to już chyba na tym skończę, bo to jak zacznę mówić, to nie skończę, to oddaję głos. Znaczy cały czas podkreślamy kapitał społeczny i właśnie działania skierowane na ludzi i wciągnięcie do tej pracy ludzi, to jest dosyć istotne w moim przekonaniu. Dziękuję bardzo. A co, rozpoczynamy dyskusję panelistów, tak? I chciałbym Państwu w pierwszej rundzie, tak jak macie z 3 do 5 minut, chciałbym, żebyście Państwo odpowiedzieli na pytanie, jakich kompetencji potrzebują mieszkańcy naszej miejscowości, gminy, by angażować się w jej rozwój. Ja spróbuję to wyłapywać gdzieś tutaj na tym czacie, żeby nam nie uciekały Wasze wypowiedzi, ale też będę jednocześnie pilnował czasu. Więc może tak ode mnie, Panią Monikę. Macie wy, zobaczcie, pytanie jest. Nie ukrywam, że ja jestem tutaj trochę tak przelotem przez gminę Stare Juchy, więc chciałabym się bardziej czuć tutaj na miejscu, ale EUK mnie też mocno angażuje. Więc nie znam się tak bardzo, jakich kompetencji nie macie jako żeby się angażować, bo ja jestem akurat osobiście pod wrażeniem tego, co się dzieje w Starych Łukach i na ile mieszkańcy się angażują w różne inicjatywy. Żeby może więcej się angażować, tak? Albo żeby... Myślę, że to, co ja dostrzegam w takim zwykłym, że tak powiem, współtowarzyszeniu ludziom, którzy w różne rzeczy się angażują. Przede wszystkim no ja bardziej operuję kwestiami wartości i postaw może, więc powiedzmy, że przede wszystkim widzę potrzebę utożsamienia się i wynikającą z tego postawę solidarności. Także jednak jesteśmy częścią społeczności, tak? Że to nie jest tak, że jesteśmy rzeczywiście sprywatyzowani. Czyli każdy posiada swój metr podłogi, tylko że stanowimy jakąś całość wspólną.
i ta postawa solidarności, czyli odpowiedzialności za nasze bycie wspólnie razem i za rzeczywistość, którą tworzymy, tak? Myślę, że ta odpowiedzialność jest dosyć trudnym zagadnieniem, w jaki sposób ją rozumiemy i czy naprawdę jest to na tyle odpowiedzialność, żeby się angażować, tak? Czyli ode mnie osobiście zależy to, w jaki sposób wygląda ten świat wokół mnie. Jeżeli chcę go zmienić, to go zmieniam własnymi rękoma, tak? Angażując się wolontaryjnie, angażując się po prostu, poświęcając swój czas, ręce, nogi, poglądy, wszystko, co posiadam. To są takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o mnie i to, w jaki sposób widzę, jak ludzie się angażują. Myślę, że aby to było możliwe, to tak jak było wspomniane o edukacji, młodzi ludzie potrzebują tego coachingu, tego mentoringu, tego przykładu i autorytetu. I dzisiaj się dużo mówi o kryzysie autorytetu. A ja bym powiedziała przewrotnie, że wcale takiego kryzysu nie ma. Myślę, że każdy z nas potrzebuje autorytetu i jest nieświadomie też autorytetem jednocześnie. To jest naturalny proces w życiu każdego człowieka, że każdy z nas potrzebuje mentorów, potrzebuje przykładów i nieświadomie lub niektórzy bardziej świadomie jesteśmy dla innych przykładem. I im młodzież wcześniej się zaangażuje wolontaryjnie, idąc za takimi przykładami, co powiedzą, ej, no wiem, że jest ten fajny program dzisiaj wieczorem w telewizji, ale może by było fajnie coś zrobić razem. Jeżeli zaangażujemy młodzież od tego wieku, im bardziej młodsi, tym lepiej, czyli nawet dzieci, to będzie im to w krew, to zobaczył, jak mogą wiele zmienić. To tak. Dziękuję bardzo. Pani. Pytanie to samo. 5 minut. Ja może nawet wrócę dlatego, że się skupiłam. Rozumiem, że spektrum może być bardzo szerokie. Natomiast ja bym wskazała tutaj pewnie wiele. Natomiast na jednej chcę, przynajmniej w tym momencie. Mam wrażenie, że naszym mieszkańcom brakuje odwagi. Dlatego, że z punktu widzenia jakby funkcji zdaję sobie bardzo wyraźnie sprawę i dostrzegam to, co można z pozycji samorządu, można wiele, ale pewne rzeczy no niestety leżą jakby po stronie też ludzi, tak? Jak najbardziej gmina musi stwarzać pewnego rodzaju warunki, ale w moim odczuciu bardzo często ludziom jest brak odwagi, żeby przejść pewną granicę. Na podstawie czego to mówię? Na podstawie dosłownie rozmów, tak? Proponujemy, zachęcamy do podjęcia pewnego rodzaju działań, rozmiękczamy, jak to my mówimy, ale czasami mamy wrażenie, że już coś drgnie w pewnym jakimś takim kierunku. I okazuje się, że ten człowiek w sumie no, nie ma jednak odwagi, żeby pójść do przodu. Tak, ja też nie chciałabym kompletnie. Jak ja bym tą odwagę zdefiniowała? Tak. Odwagę do czego? Do działania, ale w bardzo szerokim zakresie, bo proszę Państwa, może ja tak doprecyzuję. Nie ukrywajmy teraz bardzo dużym problemem, nie tylko w ogólnie. No jest kwestia bezrobocia, tak? I teraz bardzo dużo mówi się i stwarza warunki dla rozwoju mikro, makro przedsiębiorstw. Natomiast mam wrażenie, pomijając to, że mam świadomość, że żeby w ogóle iść w tym kierunku, jeszcze oprócz tego potrzebny jest kapitał i tak dalej, i tak dalej. Ale ktoś kiedyś powiedział, że sztuką jest zrobić biznes, może inaczej. Nie jest sztuką zrobić biznes, jak się ma pieniądze, sztuką jest zrobić biznes, jak się nie ma pieniędzy. To bym to jak gdyby zamknęła, tak? Dziękuję. Pan sekretarz.
tak się trochę czuję jak inżynier dusz, czyli że mamy pewnego rodzaju zaproponowane pewne rozwiązania przyszłościowe ludziom, jak gdyby gotowe rozwiązania, które mają w przyszłości realizować. Ja też bym chciał tutaj, to na razie tak to idzie w tym kierunku, że jakbyśmy można by wydzielić kompetencje zawodowe, technologiczne, czy takie, to nabywa się w systemie edukacji, ale właśnie od takich kompetencji osobistych, które się nabywa w drodze rozwoju psychicznego, psychologicznego. O tym tutaj wspomniała pani Astro i pani mówi. I właśnie sądzę, że to są rzeczy najważniejsze, tylko też nie wiadomo, kto to ma zrobić, tak? Bo niechby tak było, że mają to, ma wzrosnąć ta odwaga, ma wzrosnąć ta kompetencja, ma wzrosnąć różne takie cechy, przymioty charakteru, które mają wzmocnić nas, naszych mieszkańców, ale tak naprawdę jest trudno powiedzieć, kto to ma zrobić. To będzie tak? Następne pytanie. To na razie spróbujmy zdefiniować sobie, jakich kompetencji nam potrzeba. Ja bym chciał, żeby tutaj ludzie byli też właśnie, jak gdyby szukali ciekawości świata. Właśnie tutaj między innymi dlatego też tutaj zrobiliśmy sobie tak, moim pomysłem osobistym było to, żeby to było kierowczyne. Nie dlatego, żeby to były wyświetlane filmy i kreskówki, ale żeby to były właśnie wyświetlane chociażby takie filmy popularno-naukowe w 3D, żeby i przyrodnicze i naukowe, które by mogły wciągnąć dzieci, żeby one miały lepszy start i żeby zaciekawić się tym, co tutaj jest do zrobienia. Chciałbym, żeby tutaj duża grupa jest ludzi, którzy wyjeżdżają na zachód, ale tak naprawdę nie wiem, czy oni mają z tego pożytek, czy my mamy jako mieszkańcy pożytek z tego, że oni wyjechali zarobić i tu wrócę. Jeszcze na razie mało kto wróci i my nie wiemy, czy z tego będzie pożytek. Czy oni tam nabędą tych kompetencji, które są nam tutaj potrzebne. Czy staną się liderami, czy staną się, założą nowe zakłady, czy to, co tam się nauczyli, sprawdzi się na tym rynku. Nie wiem. Mnie zawsze daje taki dobry przykład, mnie tylko odpowiada zawsze jedna osoba, która jest nami mistrzem świata pod tym względem i uważam, że jak gdyby spośród wszystkich znanych mi, mieszkańców Starych Kijów, którzy wyjechali do Islandii, zawsze najbardziej chwalę to Jana Jaszczurowskiego, który no, dzisiaj zaszokował mieszkańców, gdy przyjechała tutaj dziennikarka z Niemiec robić informacje na temat Juszan w Islandii. On z nią sobie pogadał po angielsku ku zdziwieniu innych mieszkańców. Ten człowiek nabył pewnych kompetencji. Mam nadzieję, że on z tych korzysta i tego typu kompetencje wie, że one się tutaj również przydadzą. Także ja sądzę, że trzeba po prostu korzystać ze świata i korzystać z tego, że ktoś wyjechał i coś zobaczył. To byłoby najciekawsze, żeby on przyniósł nam to, co tam się nauczył. Bo wydaje się, że brak tam kompetencji komunikacji międzyludzkiej. To jest podstawowy tutaj mankament, bo my się nie umiemy ze sobą porozumiewać. Druga sprawa to jest budowanie zaufania między ludźmi, bo tego też ma brak. I trzecia sprawa to jest uczenie się szacunku człowieka do człowieka, bo często jest to po prostu no, niekoniecznie przestrzegane. To są dla mnie takie główne trzy punkty. Ja już więcej już powiedziałam, więc nie będę na razie zabierać. Przekazuję dalej. Ja mam nadzieję, że niedługo przestaniecie, tak jak Państwo z taką uważną chciał słuchać, bo... No tylko i Iwonka się wypowie, oddamy Państwu. Sam za chwilę chcę mówić o otwartości, bo jak to o tym za chwilę. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś tak patrzy na to z boku, nie? To mógł sobie z tego taki odcinek niezłego Pythona zrobić, że urzędnicy prosto jacyś tam lokalni, tam dyrektorzy mówią o otwartości, a mieszkańcy tak słuchają, po czym wyjdą grzecznie i powiedzą, że chwilę w temacie otwartości, prawda? No to damy szansę. Teraz mówię zupełnie poważnie. Teraz tak chciałbym powiedzieć tak, że po pierwsze rzeczywiście utożsamianie się i to jest bardzo ważne, że to jest problem, który chyba nasze władze województwa też tam zauważyły z mojej status z wysokości Olsztyna, że w tej części Polski mamy podobno jeszcze taki problem cały czas z utożsamianiem się z miejscem. Nie? Czyli to widać, bo nawet pracuję na sali w Ełku i wiem, że marzeniem każdego młodego uczonina jest zrobić maturę, wyjechać i zapomnieć. A potem nawet tam mówić, że się urodziłem gdzieś tam pod Olsztynem na przykład. Nie? No tak przesadzam, nie? Ale rzeczywiście wyjechać po prostu. Wyjechać, czyli niekoniecznie takie przywiązanie może do tej małej ojczyzny. I to mnie jednak chyba przeszkadza. Należy na tym pracować. To jest druga kwestia, to jest otwartość. I teraz otwartość na takich dwóch płaszczyznach, nie? Bo żyję też już mam sporo i w związku z tym różne rzeczy w życiu robiłem. I w związku z tym wiem jedno, że ta otwartość to taka świadomość dla mnie,
że szczerze pytam, ponieważ chcę usłyszeć odpowiedź. Moje pytanie nie jest z tezą. Czyli jeżeli kieruję pytanie do pani wójt, to nie pytam na zasadzie takiej i na pewno pani coś knuje, prawda? Bo pani jest przedstawicielką władzy, czyli tych złych, o ich tam i tutaj można sobie dopowiedzieć, prawda? Nie? Bo takie jest często nastawienie ludzi, że to są oni, prawda? Czyli to pytanie często, nie oszukujmy się, jest z tezą. Urzędnicy, wiem to też, bo ja buduję instytucje. Ja tutaj się tak ładnie nazywam, że dyrektor ją buduje. Moją rolą też jest negocjowanie funkcji. Wiem, że jeżeli to się robi źle, to się kończy tak, że przychodzą ludzie i po prostu żalą się, nie mówimy o problemie, czyli w tym moim wypadku o moim muzeum, które tutaj takim uparcie tworzy, tylko zaraz mi będą na mojego organizatora po prostu wszyscy płakać, nie? Że a prezydent gdzieś tam chodnika nie zbudował, prawda? Albo w tym teraz ktoś sobie przypomni, że pani wójtowa gdzieś tam nie zrobiła też czegoś tam, prawda? Na pewno się coś takiego znajdzie, ale to jest właśnie taki brak takiej rzeczywistej otwartości, czyli jak zamiast zapytać, to pytanie ma taką tezę od razu, że takie w zasadzie wisi oskarżenie, nie? To jest jedna rzecz, więc no, obie strony muszą po prostu, żeby rozmawiać, to widziałem taki fajny, to jest przesłonięte, nie? Że dialog ma to do siebie, że może rzeczywiście skończyć się porozumienie, ale pod jednym warunkiem, że pytam, pytanie nie jest z tezą, a ktoś też chce wysłuchać i nie podchodzi do czegoś takiego, no i co oni, o co mnie tu zapytają, prawda? To jest jedna rzecz, otwartość. I druga rzecz to taka może świadomość, bo tutaj na początku tej prezentacji mówimy ten kapitał społeczny, to i tam to warto się pochylić, co to w ogóle jest. W każdym razie tutaj jest wiedza, umiejętności, postawa. Więc czasem jak się, trzeba mieć też taką świadomość, że mogę się mylić, nie? Co jest związane właśnie z tą wiedzą, umiejętnościami, że odpowiedź, którą usłyszę, wcale nie musi być taka, która mnie zadowala. Czyli ja jako tam, nie wiem, dyrektor mogę zapytać o coś tam i niestety muszę się liczyć z tą możliwością, że oni odpowiedzą nie to, co chcę usłyszeć. No i podobnie też mieszkańcy czasem ta odpowiedź może być taka, że to po prostu no, taka niezbyt przyjemna, że tak powiem. Więc ta otwartość, rzeczywista otwartość i dialog, nie? I taka wymiana myśli bez może jakiegoś takiego napastliwości, nie? Jakiejś takiej szczególnej, nie? Co jest trudne rzeczywiście, co jest, wydaje mi się, bardzo trudne, bo u nas taką cechą narodową też się mówi, że jest taki partia narodowy. Ten polityk o tym pisał, jak ten Pejnik spadł, zestrzelony został nad Donbasem, że my Polacy jesteśmy męscy, w przeciwieństwie przed do Holendrów, tak to Holendrów definiuje, Hofstadt niejaki, czyli szybka taka chęć do przemocy. Duży dystans wobec władzy, czyli władzę i lud. I to jest właśnie państwo, też jak to widać, że wyście usiedli gdzieś tam. No jak ty nie mówić, że coś, czegoś w tym nie ma, prawda? Nie? Że są społeczeństwa europejskie, gdzie po prostu od razu ktoś by przyszedł tu, prawda? I wszystko, bo nie czuje się dystansu, ale to jest od razu dystans jakiś się wytwarza, więc. Przekonaniem, że mogę się mylić. To jest bardzo, bardzo ważne, mi się wydaje. Nie? No to upaszczanianie się, to każda z tych cech jest istotna. Ja bym tutaj w tej chwili tak. No otwartość to skromność, że mogę się mylić. No też, prawda. Ale to jest problem ducha, to co pana mówi, wydaje mi się, że to jest na poziomie gdzieś postaw, tak? Że mogę się mylić, to jest stan ducha, w którym ja dopuszczam to do siebie, tak? A nie zarządzam, czy też kieruję społecznością w sposób absolutarny. To też wynika z takich moich doświadczeń trochę zawodowych, nie? Że tutaj sobie sprawę też musiałem podkreślić taką świadomość właśnie znaczenia wiedzy, umiejętności, postaw. Że czasem jak się już tam przechodzi na rozmowę o czymś poważnym bardzo, takim jak pieniądze, też czasem warto mieć takie nastawienie właśnie, że no, tu są pewne bardzo konkretne rzeczy i mimo najszczerszych chęci wielu stron, to ja teraz mam takie rozmowy z swoim organizatorem. Ja bardzo chcę zbudować bardzo piękny, duży obiekt, prawda? A organizator mi mówi, że pewne rzeczy się nie da zrobić, prawda? I trzeba się gdzieś spotkać. Po prostu. Dialog, dyskusja, otwartość. Chyba to jest ważne. Absolutnie. Sytuacji, bo to wszystko ważne zostało powiedziane. Dla mnie, na co ja musiałam zwrócić uwagę najbardziej i to, co mi przeszkadza, to zaczynam od tego, co mi przeszkadza. Mamy niski taki poziom zaufania do służb publicznych, choćby uczestnictwo w naszych wyborach i tak się nic nie zmieni, nie pójdę, bo to nie ma sensu.
cały system, który funkcjonowania państwa jest jakby postrzegany przez przeciętnego obywatela jako i tak nie do zmiany i nie wspierający obywatela i nie wspierający gdzieś tam mniej mojego ja, tak? Czujemy się w jakiś sposób manipulowanym przepisami. Parlamentarzyści tworzą, chyba w Polsce mamy najwięcej przepisów i ustaw stworzonych na całym świecie. Papierologia jest stworzona, żyjemy w oderwaniu od tego. To jest takie, że nie mamy też świadomości tego poczucia, że prawo działa w naszym, jakby w naszym imieniu. Dla mnie to są takie, takie duże dysponacje pomiędzy tym, co się dzieje między ja, a tak zwanymi oni, tak? Ale oni na różnych poziomach. I to jest rzecz taka, żebyśmy mieli świadomość o możliwości wpływu naszej, nasza świadomość. Jeżeli jednostka też wpływa na to, co może być dobre dla społeczeństwa, że my możemy dokonać zmian. I jest to bardzo trudne. I myślę, że też stąd wiele problemów bierze się, bo jest duży dyskont do władzy. Otóż są takie ważne rzeczy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest jakby najważniejsze z tej strony. Żebyśmy mieli zaufanie, że możemy dokonać zmiany i te zmiany będą prawdziwe. Że nie dzieje się coś obok, chociażby takie rzeczy, że mamy świadomość, ile przekrętów gdzieś jest w różnych miejscach, gdzie są finanse publiczne i pytamy, co stało się z tym człowiekiem, który zrobił jakiś przekręt, tak? Jakie poniósł konsekwencje i co z tego? Nie mamy poczucia sprawiedliwości tych czynów, które dzieją się gdzieś na szczeblu. Jest to takie życie w oderwaniu od różnych historii. I to tyle, taka smutna refleksja. Ja bym chciała czegoś innego, tak? W innej rzeczywistości. Ja rozwinę to, co Iwona zaczęła. Tutaj nie siadamy w kulturku, gdzie ja bym, przepraszam, z mojej dziedziny, ja bym nazwała to wiara w to, że ma wpływ. Żeby naprawdę przekonanie, że mogę coś zmienić. I myślę, dlatego mówiłam o tym angażowaniu w dzieci i młodzieży, w kontaktach, w działania społeczne i tak dalej, bo uważam, że nic tak nas nie przypomina jak ludzka ostrzeżenia. Ja jestem zaangażowana w wolontariat od szkoły średniej i jako nastolatka zobaczyłam, że rzeczywiście dla mnie to się wydawało śmieszna rzecz, poświęcić wolną sobotę. Ja miałam wtedy dużo wolnego czasu. I że to sprawiło, że ktoś po prostu miał lepsze życie, tak? I akurat to były dzieci niepełnosprawne umysłowo. I druga rzecz to przekonanie, że mam prawo do szczęścia i że inni je też mają. I w zasadzie przekonanie, że rzeczywiście mamy prawo do tego szczęścia, pcha nas do tego, żeby to szczęście budować, tak? Bo tak naprawdę nie jest szczęście leżenie na kanapie przed telewizją publiczną czy prywatną i zajadanie chipsów. Naprawdę, to nie jest poczucie szczęścia, myślę, że mało jest w sposób, w którym się realizuje w ten sposób. Większość ludzi odnajduje szczęście właśnie w zaangażowaniu. No nie wiem. Też jest taka historia związana z tym, że wierzymy święcie, że pewne instytucje rozwiążą za nas różne sprawy, tak? I czasem boimy się wejść w inny sposób w pewne przestrzenie. To też takie, też nie mamy zaufania do tych instytucji, bo one tak naprawdę nie rozwiązują problemów. Chociażby dla mnie. Bardzo sztuczne jest pomaganie tak zwanych MOPS-ów i instytucji różnych bezdomnych. Dla mnie to jest bardzo ważny temat osobiście. Bo ci ludzie są zaangażowani. Bo jestem zaangażowana, tak. Zajmuję się taką akcją kursową, jedzenie zamiast wąt. I w swoim prywatnym czasie gotuję bezdomnym jedzenie i rozdajemy to jedzenie bezdomnym. Z tym problemu. Nie mam z tym problemu, że swój czas własny poświęcam jako wolontariuszka, gotując jedzenie bezdomnym, rozdając. Nie do końca wszystkie instytucje wszystko załatwią, że nie powinniśmy się też bać, wychodzić z różnymi inicjatywami poza system, poza tym, co się dzieje i jest poukładane zgodnie z przepisami. Musimy też zadbać o to, takie poczucie szczęścia, wolności, tego, co możemy, tego, co naprawdę jest wolność. Wiara, zabrakło mi tego słowa, wiara.
Dziękuję. Bardzo ważne jest nie budzenie się na byle jakość. Co przez to rozumiem? Jako kobieta, dam taki prosty przykład. Mogę ugotować ziemniaki z wody i podać rodzinie, a mogę te ziemniaki bez wielkich nakładów finansowych. Po prostu ładnie przyprawić, ładnie kupić i te same ziemniaki. To samo dotyczy rozwoju naszej gminy czy naszych miejscowości. Jeżeli zgodzimy się, że jakoś tam będzie, niech będzie jak jest, no to ja tak powiem, mój sąsiad tak powie, władza powie, nie zależy, no to mi też nie zależy. I koło się zamyka, więc uważam, że właśnie nie godzenie się na byle jakość, żeby nawet niewielkim nakładem finansowym poprawiać poprzez posadzenie kwiatów, To nazwałbym to kompetencji liderskich, kompetencji, zdolności do aktywnego, osobistego angażowania się na rzecz budowania dobra wspólnego. W tym kontekście, że i w mojej pracy, ale tak samo i w doświadczeniach osób, z którymi się spotykam, komunikuję, wynika, jak bardzo wiele jest wśród naszych mieszkańców swego rodzaju asekuranstwa. A ja może jeszcze poczekam, a ja się temu przyglądnę, a ja jestem, nie wiem, czy pewny, czy to jest aby dla mnie. I bardzo często wtedy z tego wynika coś takiego, o czym pani powiedziała. Ta tak zwana byle jakość i to brak zaangażowania się, żeby stworzyć coś rzeczywiście fajnego, wartościowego i dla nas wspólnego. I dlatego mówię właśnie, najbardziej nam brakuje tych kompetencji liderskich, i tych, o których wspomniała Elżbieta tak bardzo ładnie, czyli tych kompetencji komunikacji, zdolności wymieniania się choćby podstawową informacją, która mogłaby nam ułatwić dogadanie się, stworzenie czegoś, wykorzystanie różnych zasobów, które są w naszej społeczności, a które nie są bardzo często uruchamiane, dlatego że nie tylko, że nie wiemy o nich, ale również nie wiemy, w jaki sposób moglibyśmy je uruchomić. Dziękuję. Słuchajcie, ale tak poważnie mówiąc, to chciałbym nawiązać do tych kompetencji trochę liderskich, o tym marazmie, że nie wszyscy się angażują. Ja nie chcę słodzić, ale gmina Stare Juchy to jest wyjątek w powiecie elskim, to jest prawda, to są wyjątkowa energia, wyjątkowa chemia pomiędzy ludźmi. Nie wiem, jak to jest zrobione, nie rozumiem, ale wiem, że jest. Tak, to jest też coś, co... Ja dodam, że nie tylko w Europie. Powiecie, ja daję przykład gminy Stare Juchy jako rzeczy, znaczy tworu niezrozumiałego, ale fajnego. No, po prostu jest jakaś taka chemia, która przyciąga ludzi, tutaj widzimy dużo osób, które tutaj przyjechało i zostało i też tej energii trochę nam dostarczają. Więc z jednej strony tutaj mówimy o tym, że ludzie niech wyjeżdżają, niech się uczą, być może wrócą, ale jakoś może zastanówmy się nad tym, żeby ten świat ciągnął do nas. To jest być może to, co jest super sprawą, kiedy to ludzie inni przyjeżdżają, dlatego że jest fajnie i tutaj ze swoimi kompetencjami, które zrobili gdzieś indziej, przyjeżdżają. Tych przykładów na sali mamy sporo, więc nie będę już po imieniu wymieniał. To jest być może to. To jest takie dobre rozwiązanie, czyli poszukiwanie sposobu na to, żeby tych ludzi o wysokich kompetencjach ściągać do gminy, to ja bym coś takiego widział. Następne pytanie będzie poświęcone. Ale jakby tutaj nie była mowa o kapitale społecznym i to bardzo mocno mi na tym zależy, ale ja od razu zawsze wchodzę w miarę do działania i tak jak mam okazję pogadać i powiedzieć kilka zdań, to nie wiem jak często Państwo słyszeli takie opinie, wszyscy kradną. Ktoś słyszał? Kto słyszał? Łapa w górę. Ktoś słyszał? Wszyscy kradną. Pytanie, kto kradnie? Łapa w górę. Nie, czy nikt nie kradnie tutaj w naszych spotkaniach, albo czy widzimy kogoś, kto kradnie. Ale strzela, że nie trafiliśmy, skoro wszyscy kradną, to co się okazuje, że na tej sali prawdopodobnie nic nie kradnie. Więc teraz sobie powiedzmy, że skoro mamy 14% zaufania w stosunku do 14% ludzi ma zaufanie w stosunku do innych ludzi, to teraz pokazujemy, nie wszyscy kradną. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, polityk to świnia. Ktoś słyszał?
Co? Polityk to świnia. Nie wiem, że są przykorycie. A ja na przykład znam kilku fajnych polityków, że, którzy naprawdę nie są świniami. A można zasłonić twarz. Uważam, że to jest wrzucanie, tylko i wyłącznie, jeśli spotkamy taką osobę, która powie, że wszyscy politycy to świnie, to nie, nie wszyscy politycy to świnie, pokaż mi osobę, która to świnie. O, ten to świnia, albo to świnia. Ale ja ci pokażę trzech, którzy nie są wszyscy. Tak? Czyli walczmy z takimi prostymi stereotypami, moim zdaniem. A władze nic nie robią. A ja pokażę 15 tysięcy rzeczy, że władze coś robią. Albo ty nie wiesz, że coś robią. Pamiętajmy o takich prostych stwierdzeniach i zaczynamy tak naprawdę od języka. Jeśli mówimy o tym, że w Polsce, nie wiem, pewnie słyszeliście takie zdanie, ja ostatnio walczę z jedną osobą, która mówi, że w Polsce nie da się zarobić 2000 zł. A jak zadałem pytanie, kiedy ty pracowałeś więcej niż 8 godzin, w ciągu dnia nie dostałem odpowiedzi, więc okazuje się, że w Polsce da się zarobić więcej niż 2000 zł, tylko trzeba trochę zagasować. Konkluzja. Jakie kompetencje? To, co przełamywanie stereotypów. Przełamywanie stereotypów, odwaga do tego, żeby się wypowiadać, duża otwartość na to, że nie wszyscy, nie nikt, nie ma takich słów, tak naprawdę słowniku, jeśli mamy taką możliwość, zwalczają po prostu takie sytuacje przy każdej możliwej okazji, którą dzisiaj właśnie uczymy. Pani chyba najpierw była? Od wielu lat moim mottem życiowym jest takie powiedzenie. Nie mogę wszystkiego, ale mogę coś. I właśnie dlatego, że nie mogę wszystkiego, nie rezygnuję z możliwości czynienia tego, co mogę. Jeśli każdy z nas, jako obywatel, niezależnie czy jest władzą, czy starym obywatelem, zastosuje to powiedzenie w życiu, niech każdy to coś złoży do kupy i zobaczymy, jaka będzie piękna nasza gmina. Jeden zaśpiewa, drugi ugotuje, trzeci zbuduje, czwarty zarządzi odpowiednie finanse i tak dalej, i tak dalej. Czyli to się sprowadza, można powiedzieć, do wspólnego działania, ale właśnie to każde to coś, tak jak cegiełki na różnych charytatywnych koncertach sprzedajemy w imię czegoś, tam w imię dobra wspólnego, to coś ofiarujmy. Takie stare przysłowie ziarno do ziarka, tak? Tak. Ja trochę dalej poszedł. Myślę, że oczywiście każdy jakby coś robił, to byśmy mieli dużo, ale wychowywany byłem w takiej rodzinie, gdzie mama szeptała mi, ty możesz wiele, ty możesz wszystko, jeśli chcesz, jeśli naprawdę będziesz chciał i pragnął tego, wierzył w to, to możesz wiele zrobić. Nie? I uważam, że każdy z nas jest niesamowitym potencjałem, jeśli my wiemy o tym, że możemy wszystko. Tak jak byłem ostatnio przez 2 miesiące w Ameryce, wydaje mi się, że to ta nacja ma dzięki temu taki sukces, że oni po prostu wierzą w to, że mogą zrobić i oni to zrobią. Tam nie ma czegoś takiego jak to jest niemożliwe. Nie, wszystko jest możliwe. Niemiecki trener został zatrudniony, pan Klinsmann, który prowadził amerykańską reprezentację futbolową. On powiedział, nie, ja nie mogę obiecywać, że Amerykanie dojdą do mistrzostwa, bo ja nie bardzo wierzę. Wiecie, jaka Ameryka była oburzona na tego pana trenera, który śmiał poddać wątpliwość tą amerykańską pewność siebie, to przeświadczenie, że nie ma rzeczy, które są niemożliwe. I to, co tam spotykałem, słuchajcie, praktycznie Chicago do Kalifornii, to ci ludzie się uśmiechają jeden do drugiego. Pozdrawiają jeden drugiego. Są tacy, tak jakby znali mnie wszyscy. Ja mówię, pytam się kolegę, skąd oni mnie znają? No pewnie cię znają skądś, no. I to podejście, jeden drugi właśnie takie otwarte, że jesteśmy otwarci, serdeczni, chcemy komuś pomóc, chcemy kogoś pozdrowić, chociaż pomachać, już to świadczy o tym, co mamy w środku, nie? Że chcemy po prostu pomagać, że chcemy coś robić. Nie? Czyli ta kompetencja to jest coś, co mamy po prostu w sobie, z czym żeśmy się urodzili, co żeśmy otrzymali od swoich rodziców przede wszystkim przez wychowanie. Nie wierzę, że dzisiaj dorosłego człowieka da się wychować jeszcze. Być może, jeśli on pojedzie za granicę, tak jak Jarek powiedział, do Islandii,
do Niemiec, do Ameryki i tak popatrzy, jak tam ludzie żyją, to trochę się nauczy, na pewno dużo się nauczy. I wróci z nowymi pomysłami i będzie pożytecznym człowiekiem. Ja w to wierzę. Znaczy, tylko się tak krótko odniosę, później Radek zgłaszał się. Twórczość mówi o tym, że jak gdyby są trzy czynniki, i ja myślę, że to się rozkłada na inne dziedziny życia, nie tylko na sztukę. Mówi, że trzy rzeczy mają olbrzymi wpływ. To, gdzie się urodzimy, czyli w jakiej rodzinie, to, w jakim środowisku się wychowujemy i to, czego możemy się nauczyć w systemie formalnym czy pozaformalnym. Więc wydaje mi się, że jest możliwa zmiana nawet w wieku dorosłym, jeśli środowisko i różne formy pewnej edukacji mogą wpływać na to, co się dzieje. Najpierw Radek, przepraszam. Tak, ja chciałem troszeczkę powiedzieć na opak. Mówimy cały czas o takich kompetencjach bardziej społecznych, psychologicznych czy osobowościowych, a nikt nie mówi o takich kompetencjach czystych, technicznych, technologicznych. Bo to jest, uważam. No nie uważamy za normalne, bo tego tak naprawdę. Ja miałem szczęście studiować w Polsce, miałem szczęście studiować za granicą. Po polskich studiach byłem świetnie wyszkolony w wszystkich kompetencjach społecznych, ale nie miałem żadnych umiejętności. Studiowałem w Wielkiej Brytanii, tam się zaczyna odwrotnie. Zaczyna się od czystych, technologicznych, technicznych kompetencji. Dzięki temu zdobywasz jakieś doświadczenie, uczysz się czegoś i jakby automatycznie nabywasz też pewności siebie w danej jakby dziedzinie. Połączenie obydwu tych kompetencji jest fantastyczna rzecz. Co my możemy zrobić, jako biblioteka na przykład, który jestem teraz dyrektorem, możemy dzieciakom czy osobom stąd dać trochę, podzielić się tymi kompetencjami bardziej technicznymi, technologicznymi, bo one w pewien sposób też dadzą mi jakąś pewność siebie. Obsługa komputera, znajomość języków, jakieś takie podstawowe rzeczy, o których teraz nie mówimy, a tylko na co dzień tutaj, czy w ogóle w wielu miejscach. Ale to powiedz mi, w jaki sposób kompetencje techniczne, typu obsługa komputera, przyczyni się do tego, żeby mieszkaniec zaangażował się w rozwój miejscowości? No w jakikolwiek sposób, właśnie w taki sposób typowo techniczny. Zróbmy coś na tej, zróbmy plakat, zróbmy zdjęcie, zróbmy wystawę fotograficzną, zróbmy stronę internetową tej miejscowości. Nauczmy dzieci to robić. Oni się nauczą czegoś robić, będą się angażować od tej strony bardziej takiej już zawodowej, poprzez to, że coś zrobią. O czym jeszcze chciałem wspomnieć, na Zachodzie, jeżeli kończysz studia przez rok, musisz odbyć wolontariat, inaczej nie dostaniesz pracy. Dzieciaki z naprawdę prestiżowych uczelni pracują przez rok na ulicy z bezdomnymi, rozdają ulotki, zaczynają od poziomu zero czy poniżej zero i muszą to przejść, bo inaczej nie dostaną pracy, stażu, to jest jakby realne. To jest ważna rzecz, tego w Polsce no, niestety nie ma, ale może kiedyś będzie jakby z automatu młodym ludziom. Pokazywanie, robienie z nimi czegoś, no nie, młodych ludzi trzeba im pokazać czegoś na łączność. Szkolenie profesjonalne. Tak. I to jakby później wchodzi w grę automatycznie. Jeśli chodzi o ten wiek, to całe zaangażowanie, to przede wszystkim jeśli spróbujemy być aktywni i wierzymy przede wszystkim właśnie w to, że w ogóle możemy coś zrobić, że mamy do tego możliwości, to niezależnie od wieku właśnie jest taka szansa, żeby coś zmienić, coś zrobić. Tylko właśnie wystarczy być odrobinę aktywnym, bo jeśli właśnie coś zaczniemy robić, to nabierzemy tylko przekonania o własnych możliwościach, a to też jest istotne. Dziękuję. Proszę. Mi się wydaje, że bardzo jest ważne to, co Radek powiedział, to łączenie umiejętności z wartościami, bo to daje poczucie sprawczości. Jak człowiek ma poczucie sprawczości, ma większą wiarę w siebie, poczucie własnej wartości i wtedy jest bardziej odpowiedzialny, bo odpowiedzialność to jest moja osobista odpowiedź na ten świat, prawda? Ja biorę odpowiedzialność za moją postawę, za to, co komu zrobię, prawda? Widziałam bardzo fajną reklamę w tramwaju w Warszawie. Zaczyna się od wypadku, a później akcja się cofa i okazuje się, że człowiek, który wpadł pod samochód, wcześniej się pokłócił z rodziną, czy coś tam się stało, jakieś nieszczęście i tak dalej, i tak dalej. I to była świetna taka reklama, znaczy reklama, takie przypomnienie, jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni nawet za nasze humory, za właśnie poczucie takie, jakie dajemy emocje innym ludziom, sprzedajemy, że niechcący możemy wywołać wielkie nieszczęście. To jest jak ten trzepot motyla gdzieś tam w Amazonii, huragan w Ameryce może być. A to się, tego się można nauczyć właśnie od przedszkola. We wspólnym działaniu, bo wtedy się otwierają te czujki, empatia dla innych ludzi. I z jednej strony potrafimy ich czytać, a z drugiej strony to daje niesamowitą przyjemność z życia. Co ja z tego będę miał? Ja dlaczego przestanę chodzić na
na posiedzeniach jak to nic. No, przecież to jest tak, że jest poważny dokument, wizja rozwoju gminy, prawda, do 2020 roku. I teraz jest tak, że takie pytanie moim zdaniem powinno padać, bo zejdźmy z poziomu tej tak, wiary i tam, że wszyscy zbawimy i tak dalej, każdy w coś tam wierzy, albo nieważne. Ale co ja z tego będę miał, tylko też to co zrozumieć. Nie chodzi mi o takie prymitywne pytanie o jakieś pieniądze, że zaraz też ma komuś coś zapłacić. To pytanie, co ja z tego będę miał, może być pytaniem o to, czy mój syn będzie żył lepiej, na przykład, prawda? Będzie miał lepszą szkołę i to ja z tego będę miał. Że teraz mi się tu chce posiedzieć, może pooglądać coś tam, ale być może mój syn będzie miał lepszą szkołę przez to na przykład, nie? Albo ja będę miał jakąś prostszą drogę na przykład, prawda? Albo coś takiego, co ja z tego będę miał, i tego pytania bronię, co ja z tego będę miał, prawda? Bo szanujmy swój czas. Jest piątek wieczór, możemy robić piękne rzeczy, prawda? Więc jesteśmy tu, prawda? Więc w imię szacunku. Pytajmy, co ja z tego będę miał. Ja przestałem chodzić na swoje zebrania tego tam, jak to w blokach są te wspólnoty. O. Bo na pytanie, co ja z tego będę miał, to ja nie będę powiedział. Strata czasu. Po prostu siedzą, opowiadają jakieś takie rzeczy, że słuchać mi się nie chce, pomógłbym się nie został. Więc nie chodzę. Nie chodzę. I to jest raz. Dwa, tutaj właśnie bardzo mi się podobało to, co. O to też mi chodziło, tylko ja może tak wprost wyłożyłem, że właśnie wiedza, umiejętności i odpowiednia postawa, umiejętności są bardzo ważne, rzeczywiście. Bo jeśli człowiek nie dysponuje tymi umiejętnościami, to jest jak niemy, po prostu. I potem jest sytuacja jak zwierzę, który skrzywdziłeś człowieka prostego. Bo jak ktoś nie ma umiejętności, to go łatwo skrzywdzić i w stosunkach, nie wiem, z władzą, z kimkolwiek, prawda, jeżeli nie potrafisz, nie wiem, sporządzić jakiegoś pisma pewnego, to jesteś w pewnym sensie niemy. Nie ma twojej sprawy. Dlaczego nie ma twojej sprawy? Bo nie napisałeś pisma. Bo ktoś nie wciągnął gdzieś na tak zwany dziennik urzędowy i nie ma sprawy, po prostu. A wrócę tego, Karol, jedno zdanie. Dobra, to postaram się bardzo szybko. Powiedziałeś, że się zgubiłem trochę. Dobra. Nie taka moja rola. To ja tylko dodam do tego, co ja będę miał. Ja bardzo szybko, że tak powiem, się nauczyłam, że pomagając naprawdę niewspółmiernie więcej otrzymujemy, niż jesteśmy w stanie dać. Tak? I nigdy, będąc zaangażowana w różne akcje społeczne, nie miałam poczucia, że wyprułam sobie flag. Miałam wrażenie, że dostałam więcej niż ci, którym niby tam pomagałam, tak? Czy jak cokolwiek tam robiąc. Więc to jest dobre i dobrze jest dzielić się tym, co rzeczywiście mamy z tego. Bo może ludzie po prostu nie wiedzą, że coś z tego będą mieli. I to jest jeden z elementów, dlaczego się nie angażują, tak? Może nie widzą tego, że to naprawdę jest jakaś. Bo nie ma wiary na tego. Dobrze, tylko Karol i kończymy ten etap. Przepraszam, ale. Miał. Bo nie wyjdziemy do 12 rzeczywiście. Bardzo, bardzo fajna sprawa to, że każdy musi, żeby coś robić, to trzeba mieć pewne korzyści. Ja jestem za tym, że wolontariat ma przynosić korzyści. Ale żeby wprowadziliśmy jakiś czas temu, ja w co najmniej swoich działań, wprowadziłem sobie coś takiego, nie za darmo. Wiecie, że doszliśmy do takiego poziomu, żeby zostać wolontariuszem przy naszej imprezie, doszliśmy się na tyle, żeby w wolontariacie, żeby móc zostać wolontariuszem. To jest w ogóle poziom taki, który mi się zaczyna bardzo podobać. Natomiast trzeba było odpękać swoje, roznosząc ulotki i inne rzeczy, żeby mógł teraz jutrzejszą naszą imprezę obsługiwać. Więc się okazuje, że okej, wszyscy chcą uczestniczyć w naturalnych rzeczach, to jest bardzo fajnie. Wszyscy chcą obsługiwać imprezy sportowe, ale nikt nie będzie chciał ci roznosić ulotek. A nie, to sorry bardzo. To jak jesteś do roboty i chcesz się nauczyć czegoś, tu dostać coś od nas, to i tak musisz odpękać swoje rzeczy, które są nieprzyjemne. Nawet żeby zostać wolontariuszem, już jest taka ścieżka, że nic za darmo. Jeśli przychodzisz na szkolenie, nic za darmo. 10 godzin, przychodzisz na szkolenie, masz darmowe szkolenie. Oczywiście my w ramach projektu to opłacamy, ale okej, przychodzisz na szkolenie, masz jedno szkolenie, 10 godzin twoich wolontariackich. Zgadzasz się na to, czy nie zgadzasz? Zgadzasz się bardzo dobrze, przychodzisz na szkolenie, odbywasz szkolenie, odpracowujesz, jest fajnie. Nie odpracowujesz, cześć. Bierzemy sobie kogoś następnego na następny. U nas są czarne listy ludzi, którzy po prostu na cały cykl byli przygotowani. I jeśli ktoś się nie zgadza na to, że dostaje pewną wartość, a nie chce oddać tej pewnej wartości dla innych ludzi, to należy takie dostawy po prostu, brzydko mówiąc, wykluczać. Ponieważ wpływają na tych ludzi, którzy są bardzo zaangażowani i widząc to, że można się ślizgać, po prostu to niestety być może trochę będą przejmować. Więc my wprowadzamy nic za darmo. Nie, to jest kwestia wartości, czy praca jest wartością. I niektórzy ludzie powiedzą, że nie, jest karą. A jak
ja znalazłam takie dosyć powszechne przekonanie. Ja uważam, że praca jest sensem, tak? Jest szczęściem, jest radością. Okej. Okay. Słuchajcie, kończymy pierwszą rundę, za chwilę będzie druga. Przepraszam. Oj, nie wiem, zamknąć proszę drzwi na klucz. Za chwilę zaczniemy drugą rundę. Ja tylko mówimy, co jest tego będę miał, tak? Co my jako społeczność będziemy z tego mieli. Ośrodki działy lokalnie promują działania na rzecz dobra wspólnego. I to jest chyba takie często w tych działaniach społecznych, nie indywidualnych, ale takim działaniem grup, że my rozwijamy to dobro wspólne, tak? Czyli można je interpretować w bardzo różny sposób, można zdefiniować, czym jest to dobro wspólne i określić. Natomiast już same to, że my rozwijamy to dobro wspólne naszej całej społeczności, naszej grupy, to wydaje mi się, że to jest jedna z tych odpowiedzi, jedna, zaznaczam, nie jedyna, na to pytanie, co ja z tego będę miał. Proponuję teraz taką rzecz, a mianowicie będzie 10 minut przerwy na jakieś takie higieniczno-techniczne i inne rzeczy. Natomiast mam do Państwa prośbę. Każdy z Was, jak tu siedzicie, ma do dyspozycji 3 punkty. Te 3 punkty można przydzielić od 0 do 3. Na jedną z tych kompetencji, ja tu starałem się wyłapać te wszystkie, które tutaj padły, może czegoś nie wymieniłem, ale to można dopisać ewentualnie. Więc każdy z Was, żeby podszedł i dowolnym kolorem, mazaczkiem narysował, macie 3 takie kropeczki, to te 3 kropeczki rozdzielacie między te kompetencje w dowolny sposób. Możecie 3 na wszystko dać, możecie po jednej na różne, możecie 2 na jedno, 2 na inne. OK? I teraz jest godzina 17.35, o 17.45 postarajmy się zacząć drugą rundę. Czyli co możemy zrobić, żeby zwiększyć możliwości zdobywania tych kompetencji przez mieszkańców naszej gminy, naszej miejscowości? I tak jak poprzednio zaczniemy od wypowiedzi panelistów, maksymalnie 5 minut, a później przejdziemy na stronę sali, która zmieniła swój wygląd. Teraz widzimy się przynajmniej wszyscy nawzajem. Dobrze, czyli pytanie, co możemy zrobić, żeby zwiększyć możliwości zdobywania tych kompetencji przez mieszkańców naszej gminy? Zaczynaj ją. Ja powiem o takim swoim podwórku, bo według mnie to jest takie bardzo ważne i nie będę wymieniała już punktów, żeby wszyscy mogli coś powiedzieć. Przede wszystkim wydaje mi się, że instytucje publiczne, NGOsy i indywidualni ludzie powinni ze sobą bardziej współpracować, bardziej większa otwartość między tym wszystkim powinna być i instytucje publiczne zdecydowanie powinny być otwarte na potrzeby społeczne. To jest to, co my możemy zrobić, my jako tutaj gdzieś przedstawiciele samorządu, my ludzie pracujący w instytucjach publicznych, tak jak ja pracuję w Bibliotece Miejskiej w Bełku. Słuchanie, wychodzenie na zewnątrz, nie robienie sobie swojego planu, bo widziałam skandynawskie biblioteki, które są najlepsze na świecie, koniec kropka. Najlepiej funkcjonują. Owszem, pewne wzorce ja chętnie przenoszę, natomiast to, co się w bibliotece dzieje, to ja czekam na to, co ludzie chcą. Czekam na zapytania, czekam na ich pomysły, bo to przez nich się coś dzieje, dzięki nim się coś dzieje, a nie w oderwaniu od nich, od rzeczywistości, od miejsca tu i teraz, gdzie jesteśmy. I to jest istotne, żebyśmy nie robili rzeczy, które przenosimy kalkując, bo gdzieś widziałam coś fajnego i u mnie to się sprawdzi. To nie tak. To tutaj jest takie, a nie inne społeczeństwo, to ci ludzie potrzebują tego, a nie czegoś innego. Tak samo jest z budową kolekcji zbioru bibliotecznych. My nie jesteśmy biblioteką narodową, dlatego nie robimy wszystkiego, co jest na rynku, tylko to ludzie nam mówią, jakie książki potrzebują, jakie kolekcje są. I mamy słuchać i dla nich tworzyć różne rzeczy. I każda z instytucji publicznych powinna być otwarta, mieć jak największe uszy, jak najmniej mówić, jak najwięcej słuchać. Dziękuję. Ja przychodzę, każdy ma jakiś tam wstydliwy pomysł w życiu. więc tu się pojawia taka teoria, która mówi o tym, że szkoły francuskie, albo coś podobnie, reprodukują elity społeczne, a nie wyrównują nierówności. Więc jeżeli z perspektywy na przykład powiedział właśnie, że tu bym się starał dać na szansę je wyrównać, nie reprodukować, nie interesuje mnie, żeby otworzyć stan, że syn lekarza ma być lekarzem, tylko że ktoś, kto się nadaje, będzie lekarzem. Z mojej perspektywy, ta instytucja kultury, to swoją misję określam jako zrozumieć, oswoić, ocalić. Czyli chciałbym
pomóc kształtować człowieka, który jest świadomym własnej tożsamości, ale otwarty na tożsamość innych ludzi. I tu spójnie do tego, co mówiłem na początku, uważam, że otwartość jest rzeczą ważną i uważam, że instytucje kultury mogą kształtować otwartość, która z kolei, tak jest to mojego rozumowania, bo konsekwentnie walczę ze stereotypem humanisty jako lekko ducha, ja bym bardzo chciał, żeby instytucje kultury i humaniści również przyczyniali się do rozwoju wspólnoty lokalnej, tak rozumiejąc swoje instytucje, jest pewien zasób kulturowy, ogólnie zasoby, prawda? No i te zasoby możemy jakoś tam dzielić, są przyrodnicze, jakieś tam rozliczne, także kulturowe i chciałbym, żeby te zasoby kulturowe dobrze zrozumieć, oswoić, ocalić oczywiście, to jest misja muzeum, prawda? Tworzyć człowieka otwartego i je jak gdyby uruchamiać, prawda? Czyli jak gdyby, wydaje mi się, że tutaj każda instytucja no, ma swój profil działania i każdy z nas wie, może do tego wyjść, każdy, prawda? Dziękuję. Jako organizacja pozarządowa, no to mogę powiedzieć, że właśnie organizacje pozarządowe mają bardzo kapitalne znaczenie tutaj, bo mogą w pewien sposób prowadzić takie działania komplementarne do tego, co prowadzą władze samorządowe. Zresztą, jeżeli współpracujemy, to możemy się naprawdę dosyć dobrze uzupełniać. Ale też jest, co jest istotne, że też słuchać właśnie takich oddolnych, to znaczy wspierać takie inicjatywy oddolne, to są ludzie sami jak gdyby inicjują. No ja jestem na przykład pod wielkim wrażeniem uczestnictwa w na przykład stworzeniu funduszu tych sołeckich, że się ludzie ze wsi spotykają i coś wspólnie wymyślają. Wszystko jedno, czy to jest mądre, czy niemądre, ja nie chcę wartościować, ale jest to tak, że ludzie po prostu zaczynają mówić i swoje potrzeby jak gdyby artykułować i to po prostu trzeba wspierać. A jeżeli chodzi o takie, co możemy robić, no to ja to tutaj może mogę powiedzieć, że jako organizacja pozarządowa jesteśmy inicjatorem wielu takich przedsięwzięć właśnie obywatelskich, choćby do kawiarenki obywatelskiej, którą właśnie myśmy stworzyli, to był nasz wyłączny pomysł. Ona zaczęła działać przy bibliotece, bo to co jest godne podkreślenia, to co jest to hasło, że biblioteka jest właśnie tym miejscem, które sprzyja spotkaniu w ogóle wszystkiemu, czyli tym spotkaniu. I to jest właśnie taka niezinstytucjonalizowana forma działania ludzi, że nie musi być regulaminu, nie musi być nic. Mamy ochotę, się spotykamy, wspólnie coś wymyślamy, zapraszamy i tak dalej. To jest dosyć istotne. I to, że myśmy jeszcze oczywiście, my mamy pewne kompetencje jako organizacje pozarządowe i mieszkańcy, bo myśmy byli też brali udział w tym programie Decydujmy Razem, gdzie było tam 100 parę gmin. Na razie finale to jest bardzo było istotne, czyli już się to rozpoczął ten proces, jak to wygląda. Ja trzeba jeszcze wyjść jakby poza ramy tutaj gminy, bo my siedzimy tutaj, jesteśmy w takim miejscu centralnym, a są te wsie, które jak gdyby właśnie te wsie trzeba rozruszać. Ja na przykład teraz robię w ramach funduszu tego Soleckiego, robię tablicę informacji na swojej wsi, gdzie uczestniczą ludzie właśnie i to jest na wszystkie ważne, że nie tylko posiadki, tylko właśnie ta wspólna inicjatywa. I to ja pytam, trzeba docierać do właśnie do tych oddzeniów takich miejsc. To jest dosyć istotne. Ja to bym chciał powiedzieć tak jak my razem z pozycji władzy, bo tam to się jakoś tak tutaj uważam się za dużego manipulatora. Ja uważam, że przede wszystkim trzeba by słuchać tego, co ludzie chcą powiedzieć, co mają do powiedzenia, cierpliwie się wsłuchiwać w ich głos i poważnie traktować ich pomysły. Trzeba też tak zrobić, żeby starać się te pomysły zrealizować. Tak jak rzuciła hasło parlamentu, tak? Czyli osób, które mają tutaj wydawać swój głos poza oficjalnymi gremiami typu rada, prawda? Gdzie wybór jest polityczny, a tutaj ma być grono osób, które to określiła. Wcale nie wybrane, tylko te, które chcą coś zrobić. I tutaj muszą być one wysłuchane, bo one powiedzą coś innego, bo to nie będą zwykłe osoby. Nie będą to osoby, które przyjdą za dietę, czy po to, że muszą, czy wygrały, zostają poproszone, bo chcą coś tam zrealizować, być może partykularne interesy. Chodzi o takich ludzi, którzy będą liderami, którzy będą mieli coś do powiedzenia, będą to umieli robić. Chciałbym też, żeby umieć wykorzystywać tą umiejętność, która się pojawia w ludziach, którzy też się tutaj pojawiają.
Ja przekładam jeden konkretny przykład, bo ja zawsze tak też uważam, że trzeba konkretami to operować i tutaj do konkretów zawsze dążę. I tutaj popatrzmy sobie na tą tablicę, tutaj mamy tych dwóch ostatnich masz. To jest kolejny zasób, który trzeba tu wykorzystać i my w gminie Starym uważam, że wykorzystujemy. Wykorzystujemy mądrość tych ludzi, którzy naprawdę mają nadzwyczajne przygotowanie, uważam pod względem wykształcenia i gdzieś tam tu znaleźli swoje miejsce w życiu, a w życiu by na pewno jeszcze 20 lat temu ona by nie pomyślała, że wyląduje na wsi. I będzie miała, jako główne koleżanki, będzie miała to właśnie to, żeby mnie słuchać i mnie szanować. Kobiety ze wsi, które tam często o tym rozmawiają, ona je bardzo szanuje i podkreśliła też, to jest ważne. Czyli i takie osoby, które u nas się pojawiają, które są strasznie dużo robią za czynu, robią dobrych rzeczy i nie wyróżniają się, nie stawiają się na rzuci swojej woli tym społecznościom lokalnym. Prawda? Czyli tutaj, przecież tutaj tak jak mamy tutaj możemy pokazać tych ludzi, którzy tutaj są więcej niż przeciętnym, to jest ewenement pewnego rodzaju, że to są osoby razem. Czyli kwestia łączenia. Tutaj też sądzę, że warto budować, tylko że ja się czegoś nie raz obawiam, to, że mamy tutaj pewnych liderów, którzy są przy zewnątrz. Boję się tego. Ja pamiętam, że jak tworzone było stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Starej Huchy, to mówię, broń Boże, nie bądź tylko prezesem, dajmy kogoś miejscowego. Było tak? Dlatego, że uważam, że trzeba, nie może być tak, że przejmą władzę, powiedzmy to, społeczną władzę i ten rząd dusz, osoby zewnątrz, żeby dać ludziom miejscowym szansę na to, żeby się tutaj też pojawili liderzy. I czyli dalej kształcić tych ludzi trzeba dowartościowywać miejscowo, żeby oni zrozumieli, że mogą coś zrobić. Oczywiście zysk tego typu, czy dla siebie, czy kto i jak to będzie zapłacone, bo to jest bardzo cenne pytanie. Oczywiście nagroda może być w sferze ducha. My ten w zasadzie to w sferze ducha znaczy oczekuje nagrody niż w sferze finansowej. Tak jak sądzę, że Marta chciała, mówiła o tym, że ktoś mówi, co będę miał finansowo, a my to od razu przenosimy na sferę ducha, bo sądzę, że tak to mają, to do siebie liderzy, że coś starają się zrobić. I teraz, a konkretami jeszcze tutaj mówiąc, to chcę zwrócić uwagę na to, że to jest być może jeden z najlepszych interesów, jakie zrobiła gmina Starej Huchy, inwestując w ten budynek. Bo teraz, jeżeli my go zapewnimy i wykorzystamy to, co tu jest, tutaj doradka się zwraca, to właśnie będzie to, co da kopa innym ludziom z JUH, że oni będą mieli lepsze możliwości rozwojowe od innych. Bo u nas jest możliwość niewiarygodnego sprzętu, który jest do użycia i chcę, żeby te praktyczne umiejętności, które tutaj zdobędą, będą, mam nadzieję, że będą wykorzystane. Dzisiaj, to też muszę tego pochwalić, bo to jest dla mnie też efekt. Radek przygotował za blisko taki projekt do programu Belga. Dzięki Radku, bo to był fenomenalny, ten byśmy tylko myśleć. Będzie tu i próba zrobić akurat na to, że powiadomo, że my nie mamy na wszystko, tylko nie mamy instruktora. Będą możliwości warsztaty dziennikarskie, Grażyna będzie prowadziła warsztaty filmowe, gdzie mamy Bartosza, który ma jakieś duże już umiejętności. Będą warsztaty, które użyją oni tych narzędzi, super nowoczesnych narzędzi, które się kryją na górze, będą mogli ich użyć i będą wyprzedzą innych swoich umiejętności. Po to był ten mecz. Sądzę, że tutaj to jest takie to wykorzystanie tego mecznika, to nam da takiego kopa w górę innym mieszkańcom. Ale moje zdanie jest takie. Dalej brakuje liderów, dalej trzeba tych liderów słuchać, trzeba ich połączyć, zmieścić tak, żeby to nie był jednorazowy wyskok i żeby to nie było takie żarzenie się od tylko tak długo wybuchało, aż się rozpadnie ogień, który spowoduje to, że to będzie na stałe takie środowisko. Ja wiem, że się mówi, że wybucha jest inaczej, tak? Że jest lepiej niż gdzie indziej. Ale to cały czas ktoś musi to wybuchać. Ktoś musi ludzi słuchać. Ktoś musi za tym chodzić i musi na tym zależeć. Ja się podpisuję tutaj jak najbardziej pod tym, ja bym to podsumowała, jako budowanie liderów, tak, jakieś ustanne tworzenie tych liderów. I to jest myślę, że zadanie na całe życie, tak, żeby tych liderów tworzyć. Ja powiem tak, jeżeli ci liderzy będą silni, oni nie wyjadą stąd. To jest też inwestycja w ludzi, którzy tu zostaną. Bo liderzy po prostu chcą zmienić tutaj, tak?
I to jest ta, to, co też mówiłam, że o to utożsamienie się, że to jest moje miejsce. Nawet jeżeli będzie może tutaj nie tak intratnie jak w Anglii, to jednak chcę zostać tutaj, bo tutaj mam wpływ, tutaj mogę coś zmienić, tutaj chcę, żeby moje dzieci miały lepszy świat. Więc te budowanie tworzenie liderów. Ja bym też powiedziała tak ogólnie, dać przykład, dać przestrzeń i dać możliwość. I o tym też myślę, wszyscy już to po trochu mówili. Wspierać po prostu rozwój, który jest po prostu nam przypisany jako ludziom. Musimy się i zawsze rozwijamy i do końca życia tak powinno być. Gdyby to było możliwe, muszą być spełnione te podstawowe wymagania. Ja myślę, że tutaj później już można mówić o narzędziach, tak, o sposobach. Też można rzeczywiście pół godzinami. Ja tu bardzo... Jeden przykład działania spółdzielni Dobra Siła, który zwiększa kompetencje mieszkańców Starego. No, to znaczy no, spółdzielnia akurat Dobra Siła stworzyła miejsce pracy. Dała przestrzeń, tak? Gdzie była gdzieś tam... No, był kiedyś sobie chlebnik. A dzisiaj jest schronisko, tak? Jest miejsce, gdzie ludzie nie muszą może wyjeżdżać, może nie jest to szalowa praca, ale część osób może skorzystać z tego miejsca i przyjeżdżają tu nowi ludzie, tak? Zostawiają swoje pieniądze. A mi chodzi o mieszkańców, konkretnie. Mieszkańcy. Ale nie, ja to powiem. Konkretnie mieszkańcy jego grupa. Jedno. Miejscowość. Tak, to jest najlepszy pracownik. Ale przede wszystkim ci młodzi ludzie potrafili się też odnaleźć i zaczynają... Oni byli jeszcze przed Dobrą Siłą. My tylko się na nich wspieramy. Właśnie oni byli też tymi drożdżami, dzięki którym ta Dobra Siła mogła powstać właśnie w Starych Lukach. Jakby nie było tych ludzi, nie byłoby, że tak powiem, na kim budować. Tak, my tylko stworzyliśmy tą przestrzeń, daliśmy możliwości, tak? I coś się zadziało. A już można później rozmawiać w jakichś konkretach. Dla mnie oczywiście najlepszym komunikatem jest sztuka, kultura, która właśnie jest tą taką częścią tworzącą, budującą tego ducha, tak? A pewnie do następnego. Iwona, jeszcze do ciebie jedno pytanie. Jedno działanie, które biblioteka twoja robi, żeby zwiększyć kompetencje, oprócz oczywiście wydzielenia się wiedzą, tak? Dla mnie jest ważne jeszcze w mojej pracy. Konkret. To są spotkania wielokulturowe, wielowyznaniowe, które uczą też szacunku do innego, otwartość na inność. I tutaj Monika współpracuje z nami, Darek, i zapraszamy wszystkich na te spotkania, gdzie w Wełku jest kilka wyznań, mamy możliwość konfrontacji swoich poglądów, zobaczenia innego człowieka, porozmawiania o tym. I myślę, że to jest ważne. Budowanie otwartości na inność. Tak, ja podpowiem też konkret u Iwony, to jest też uczestnictwo w projekcie Otwarcie na Różnorodność, gdzie próbujemy włączyć mieszkańców i miejsc właśnie budowanie tej otwartości, tej poznawanie innego człowieka w innym wymiarze, prawdopodobnie tak jak tej otwartości na wielokulturowość. Dlaczego tak dociska panelistów, bo tak tutaj Jarek pan Franczuk poszedł z takiego górnego poziomu, a mianowicie ja to zapisałem, tworzenie odpowiedniej infrastruktury, tak? Czyli stworzenie na przykład takiego budynku, który ja byłem na otwarciu tego, który jest bardzo wielofunkcyjny, który jest otwarty, w którym w tej infrastrukturze można robić bardzo różne działania i rzeczy, jest też niezwykle istotne, tak? Często stowarzyszenia, ja też prowadzę u siebie stowarzyszenie z Budapii, no, brakuje takiego zaplecza infrastrukturalnego i tutaj samorząd ma niezwykle wielkie wyzwanie do tego, żeby pomagać tym, którym się chce co robić, pomagać w taki sposób. Tu zapytałem, bo tu jest z kolei taki program, tak jak ja widzę, też byłem dwa razy w Obyśle, i jak ja to widzę, to też jest taki wielki program edukacyjny. Po prostu. Uczenie nowych umiejętności, które się przełożą czy to na pracę, czy na postawę, czy też na wiedzę, którą się zdobywa.
U pana Kazimierza, przepraszam, miałem Krzysztofa powiedzieć, pana Kazimierza, czy też u Iwony, no to budowanie tego poczucia tożsamości, ale i też wielkiej tolerancji, tak? Na to, co tworzy nasze społeczności, szczególnie w takim miejscu niezwykłym jak Mazury. Także dziękuję wam za te głosy, ale jednocześnie otwieram dyskusję wśród wszystkich. Obiecałem pierwszy głos tutaj. Dziękuję za zbudowanie tych kompetencji, o czym mówimy. To właśnie jest podawanie jak najwięcej dobrych przykładów. Czyli takie dobre praktyki, które mogą powiedzieć tym, którzy nie czują jeszcze, że mają jakieś kompetencje lub mogą zdobyć, lub do czegoś się przydać, to przez takie dobre praktyki stwierdzą, że jednak w takim działaniu ja jako osoba jestem przydatna, ja jestem konkretnym człowiekiem do tego zadania. To myślę, że takie poza projektowym, bo żeby nie było tak się, że projekt się kończy i później już nic z tego nie wynika. Bo jak gdyby się rozchodzimy, prawda? Mamy coś przez pół roku robimy i tak dalej. To jest chyba też główne zadanie nasze, bo tak jak mówię, myśmy te kawiarenki stworzyli, kawiarenkę, przepraszam, zupełnie tak ad hocowo, bym powiedziała, jakaś tam padła idea, że tu się będziemy spotykać. Później był oczywiście bezkosztowo, później był raczej, no mówię właśnie tak raczej ideologicznie, powiedziałabym. I później był oczywiście zrobiony projekt, ten właśnie w EFIO, dosyć dużo, pół roku trwał. Tam było wzmacnianie kompetencji, oczywiście mogliśmy sobie pozwolić na sprowadzenie bardzo wysokiej klasy różnych specjalistów, bo tu przyjeżdżali, mieliśmy fantastyczne takie zajęcia. Ale te programy się skończyły i teraz jest właśnie zadanie, co dalej, żeby ta kawiarenka nie umarła, prawda? Czyli my musimy jak gdyby cały czas ją podgrzewać, czyli dodać kuchen, żar, no właśnie żar jest i trzeba to blisko utrzymać. To jest dosyć istotne, bo tak jak mówił Jarek o liderach, prawda, że czy są liderzy, czy nie, no to jest, praktycznie to jest praca cały czas, to jest ciągła praca. W utrzymywaniu właśnie tego ducha takiego, no to jest dosyć istotne. I to możemy robić też poza wykładami. Myśmy mieli fantastyczny przykład, na przykład od wieczoru oskarowego, że tu był sprowadzony taki film, no, fantastycznie, bo ludzie przyszli, później zostali, dyskutowaliśmy. No, to była fajna inicjatywa, bez projektu, bez niczego. Nic nas to nie kosztowało. I no, są pomysły właśnie, to jest najważniejsze. Znaczy, jeśli mówimy poważnie o rozwoju jakiejkolwiek społeczności, to rzeczywiście nie możemy być, jak to się ładnie mówi, dziećmi kapitana Granta, tak, od grantu do grantu, tylko mamy się trzymać pewnej strategii rozwoju, która jest w sposób partycypacyjny przygotowana i która pokazuje nam kierunek. Projekty różne, czy to realizowane przez organizacje pozarządowe, czy przez instytucje, czy przez samorząd, one mają po prostu wstrzeliwać się w tą strategię. Jeśli strategia będzie w sposób taki odpowiedzialny, będziemy się jej przyglądać, wykonywać monitoringu, wykonywać ewaluacji corocznej, to wówczas będzie to żywa strategia, nie będzie to dokument, który tylko leży u pani Jarka czy u pani Wójt, tylko będzie się to taka jasna, świetlista droga, którą idziemy. Ja tu jeszcze jedno dodam, bo ja jestem zwolenniczką, tej filozofii prospektywy, czyli foresight, czyli dalekowzroczności. Czyli nie kończmy na tym 2020, bo tu się, myśmy w trakcie tych warsztatów były różne padały propozycje, na co czasem ze strony samorządu nie, to jest niemożliwe. Ja mówię, to jest dzisiaj, jutro, pojutrze, ale za 10 lat będzie to możliwe. Więc nie jak gdyby nie oddalajmy takiej tej, tam było fajne, takie było w czasie tych pan taki powiedział, zamknijcie oczy i powiedzcie, jak sobie wyobrażacie gminę za 20-30 lat. No rewelacyjne padały pomysły. Jedne były bardziej realne, inne były bardziej science fiction, ale ludzie mają wyobraźnię, czyli wiedzą, że coś można zrobić. A przed nami tu jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. Bo my mamy te trzy główne, czyli ochrona środowiska naturalnego. To jest też dosyć istotne. I to jest właśnie ta perspektywa, bo to jest nasze największe dobro, jakie my mamy tutaj, to jest właśnie to dobro naturalne. I to my musimy o to dbać, ale to jest właśnie, mówię, w takiej no, dosyć dalekowzrocznej przyszłości. Też, zaczynając od dzisiaj oczywiście. Jest takie jakieś powiedzenie w zarządzaniu, że jak chcesz, żeby ludzie zbudowali okręt, to pozwól im marzyć o takich morzach. I to gdzieś jest też taki kierunek, albo na początku lat 90. jeden z ówczesnych dziennikarzy, pamiętam nazwiska, powiedział: jak chcesz, żeby ludzie zbudowali kiedyś drogę, to daj milion na kulturę. Oni później sami zbudują tę drogę, więc do tej kultury.
do tej kultury, więc to jest też gdzieś ta perspektywa, o której pani mówi, że mamy pokazywać, my jakoś podobnie liderzy, musimy pokazywać tą wizję, tak, która nie jest za 5 lat, tak, to ona ma powiedzieć, że to dobro wspólne będzie nas tak otaczać, że aż może będziemy musieli się wyrwać gdzieś tam, gdzie nie ma dobra wspólnego karu. Chciałbym nawiązać ostatnio, jakiś czas temu, wymyśliłem takie sobie filozoficzne pytanie, zadałem, że no jak to na początku się zaczęło mówić dzieciaki. No i stwierdziłem, że kurczę, cholera, to nie ma zastanawiania się nad tym, że może my zapraszajmy, wciągajmy tych ludzi, oni są tacy nieaktywni, nie? No chodź tutaj do nas i 3 razy do tego człowieka podchodzisz i w końcu za 4. razem w końcu powiem, odczep się naprawdę ode mnie, że to jest. Więc doszliśmy do wniosku po wielu dyskusjach z różnymi ludźmi, naprawdę bardzo mądrymi, wykonałem sobie takie stwierdzenie, że pociąg jedzie. I jedzie tak szybko, jak jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie wykładać przedni tory. I teraz to zależy od człowieka, czy on chce wsiąść do tego pociągu. A moim zadaniem jest to, żeby tych torów jak najszybciej naukładać. I to jest sytuacja banalnie prosta, czyli ja zapraszam cały czas ludzi do tego pociągu, zatrzymuję się czasami na stacji, możesz do niego wsiąść, możesz, nie wiem, kupić bilet, włożyć tyle wysiłku, żeby do niego dobiec, jeśli tobie ucieka. Za jakiś czas znowu staniemy, znowu będziesz mógł do niego wsiąść. Ale ja nie chcę tracić czasu na tych, którzy po prostu stoją w miejscu, palą szlugę i zastanawiają się, może tym pojadę, może następnym. Więc to jest pewna zmiana taka filozoficzna, która gdzieś się wydarzyła, że okej, róbmy to, wspierajmy tych liderów i myślmy sobie, co będzie dalej z nimi. I ci ludzie naprawdę przyciągają kolejnych następnych. Teraz biuro nam się, drzwi tak naprawdę nie zamykają. Mamy kompletnie masę ludzi, którzy przychodzą z różnych grup nieformalnych, którzy są konkretnymi liderami. My już dawno temu zaczęliśmy takie rzeczy robić, teraz tak naprawdę to nazwaliśmy. I ci, którzy byli nieaktywni rzeczywiście i do których nigdy nie bylibyśmy w stanie dotrzeć, to tak ci młodsi ludzie od nas docierają. I tych liderów, których my tak naprawdę wspieramy bardzo mocno, to już są dla nas partnerzy. To już jest dyskusja, gdzie 15-latek przychodzi do mnie i nikt nie chciał mu uwierzyć, ja mu pomogłem kiedyś coś zrobić. Teraz do mnie przychodzi i mówi, nie, wiecie co, w ogóle ja nie chcę grantu. To bez sensu, ja znajdę sobie poradę inaczej. I on tak naprawdę, jak ja zaczynam go słuchać, od dzieciaka, który nie ma 20 lat, rzucił szkołę, bo mu się nie opłaca uczyć i robi naprawdę cudowne rzeczy. I ja wiem, że jego pewne kompetencje, które zdobył i które przekreślili wszyscy dookoła inni, i on zmądrzeje, zrobi swoje, pewnie pójdzie do szkoły, tylko już on będzie wiedział, jaką szkołę skończyć. Teraz pracuje zawodowo w taki dziwny, kosmiczny sposób, że nam tutaj ludziom trochę starszym niż 20 lat to się pewnie nie śniło. Jest człowiekiem z przyszłości dla mnie i ja, jak go słucham, to jest dużo, dużo mądrzejszą osobą, a wsiadł tak naprawdę do pociągu. Nie? Zaczął robić fajne rzeczy, zaczął się rozwijać, robić super sprawy i wciąga następny. Więc ja, moim zadaniem jest czasami tylko i wyłącznie pójść do Centrum Kultury w Ełku, żeby nie wzięli pieniędzy. I takie jest moje zadanie, żeby pójść do pani dyrektor i powiedzieć hola, hola, ale tutaj to nie, to jest akcja takiego rodzaju, że to jest młody człowiek, który chce zrobić fajną rzecz i to jest niekomercyjne i to proszę nie brać pieniędzy, czy da się to zrobić. No ona mówi okej. Okay. I czasami po prostu trzeba popukać do drzwi, pójść z takim człowiekiem, ułożyć mu tory i on już swój pociąg sam będzie toczył i do niego co chwilę młodzi ludzie docierają. Ja nie wiem, ile ich jest. Jest bardzo dużo, tylko przykład jednych dwóch. To jest to, czyli w jaki sposób mamy rozwijać kompetencje, otwierać drzwi, kłaść tory, zapraszać za każdym razem na każdym przystanku i czekać na to, że ktoś wsiądzie, okej, ale i tak odjeżdżamy o czasie. Na skrzydła trzeba pokazać cel, do czego będziemy zdążać, czyli jakaś zachęta powinna być. Jak ja swoje skrzydła rozwijam, to dla mnie celem jest wznieść się w powietrze i poglądać to wszystko z góry, jak to ładnie wygląda, co nowego się zrobiło, co nowego zostało wybudowane, jak się krajobraz zmienił i tak dalej. Dla mnie jest to właśnie cel tego rozwijania skrzydła. Oczywiście są różne obawy. Ja wiem, że poruszanie się, tutaj może będę tak jakoś wchodził w taką przestrzeń, nie wiem, poetycką może, bo mówię tutaj o lataniu, jest to piękna rzecz, ale do tego trzeba odwagi, trzeba po prostu, my nie wiemy co będzie, ale trzeba się odważyć, żeby zrobić ten krok. I ja myślę, że
dużą przeszkodą może być brak tej odwagi. Zachęcajmy, aby każdy znalazł w sobie jakąś taką właśnie może odwagę i pewność, przeświadczenie, że to będzie dobre, to będzie pozytywne. Nie? Paweł zachęca nas, żebyśmy projekty pisali, robili. No, w moim przypadku jest to pewne ograniczenie, że jest to jakaś tam formalność, papierki. Ja bardzo nie lubię papierków, nie? Być może to jest też taka przeszkoda. Wolę coś bardziej praktycznego, czyli to, co Ela mówiła, że po prostu zaczynamy coś robić. Może niekoniecznie projekt, niekoniecznie pisanie czegoś, ale po prostu przystępowanie do konkretnego działania. Ale na pewno pieniążki czasami się przydadzą. Ela mówi o tej tablicy, ja też bym chciał stworzyć taką tablicę, ale ona już ma pieniądze, a ja nie mam pieniędzy. To pewnie bym od ciebie wziął. Nasza pomoc nie polega tylko na tym, żebyś dostał ten grant, ale nasza pomoc, żebyś umiał go napisać, umiał go zrealizować, wszystkie dokumenty przygotować i później rozumieć. Także nie jest to tylko pomoc na zasadzie dostajesz grant, ale dostajesz całe wsparcie. I to jest inność do tych programów grantowych, które do tej pory się spotykacie. I to zarówno w programie Działaj Lokalnie, jak i w programie mikrograntu FIO, który jest, mogę powiedzieć, dosłownie kopią tego programu Działaj Lokalnie. Tam idzie pełne wsparcie w przygotowaniu, w realizacji, w rozliczeniu projektu. Także nawet te grupy, czy te organizacje, które czują, że mogą sobie nie poradzić z tym, nie muszą się tego obawiać. Po to ja jestem, po to jest wiele innych osób, które mają dosłownie za rączkę przez wszystkie procedury przeprowadzić. Także tym bardziej do tego zachęcam, bo to jest również sposób na pokazanie, w jaki to trzeba w formalny sposób zrobić. Nauczenie się tego. Dlatego właśnie bardzo zachęcam. Nabywanie kompetencji. I co jest ważne, że to nie trzeba organizacji przychodzić trzech ludzi. Do Pawła i mówi, że no chcemy latać, tak? Chcemy tablicę zrobić, chcemy wspierać rozwój turystyczny miejscowości. Już. Pani. Rdzenna mieszkanka gminy Starej Łuchy. Może nie będę mówić naukowo, bo nie umiem. Chodzi. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi odnieść tam. Dzięki, rozumiem kompetencje, tak, okej. Okay. Na podstawie własnych obserwacji i też doświadczenia życiowego. Przełamywanie stereotypów. Mówicie tu Państwo, Pani Ela przyjechała z dużego miasta. Ten lata, fruwa. Ja co roku patrzę na bociany, które pokonują taką potężną drogę i wracają na moje ukochane Mazury. Patrzę też, jak te Mazury zmieniły się dzięki właśnie takim ludziom, jak Dobra Siła, jak Andrzej, który fruwa, jak tacy, którzy mają za sąsiadów proste chłopki, mieszkańców tych miejscowości z dziada pradziada, którzy potrafią z nimi współpracować, którzy potrafią z nimi rozmawiać, którzy widzą w nich człowieka. Władza, która też nie powinna być tylko za szybą i w dniu wyborów głosujcie na mnie, przepraszam, ale też, żeby była otwarta na społeczeństwo i jest otwarta na społeczeństwo, bo też to widzę, to zauważam, że mogę pójść, że gmina mnie wysłucha, że pracownicy, kompetentni pracownicy naszego urzędu gminy wysłuchają i pomogą, nawet wezmą za rękę i pomogą wydać papiery. Niekoniecznie z nominałem. Mówisz, że nie lubisz papierków. Papierki są ważne w naszym życiu. W każdym razie właśnie powtarza się tutaj ciągle słowo odwaga. I to też powiedział Andrzej, właśnie przełamywanie też stereotypów, co też się wiąże z odwagą, bo odwagą jest opuszczenie dużego miasta i przyjechanie w nowe środowisko. Odwagą jest człowieka stąd, miejscowego rolnika, wyjście z domu, ruszenie tyłka sprzed telewizora i posłuchanie mądrych
bardziej lub mniej mądrych, a w każdym razie ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, wyciąganie wniosków. Przede wszystkim wyciąganie wniosków wspólnych albo też pojedynczych, w zależności od potrzeby. Tak, i dlatego róbmy swoje, bo no to się tak po prostu nakręca, jedno drugie nakręca. W każdym razie ważne jest przełamywanie stereotypów, bo uważam, że to też poszerza horyzonty, daje możliwości rozwoju, daje perspektywę działania i tym samym prowadzi do zmian. Jeszcze może tak nie potrafię tego ubrać w słowa. W każdym razie na początku, jak powstawały przedsiębiorstwa, no bo przecież jak nastąpiły zmiany w naszym kraju, zmieniło się też oblicze naszej gminy, naszej lokalnej gminy. Już nie było PGR-u, SKR-u, zmieniła się cała POMU, tak, i ludzie myśleli, jak to będzie, co my teraz zrobimy, a okazuje się, że dalej można żyć, wcale nie gorzej, a nawet lepiej, tak, dzięki właśnie inicjatywom przedsiębiorców, dzięki inicjatywom różnych organizacji, ale właśnie też czasami trzeba po prostu wyjść, ruszyć tyłek z fotela wygodnego, znaleźć się tu i teraz, otworzyć oczy, odważyć się po prostu coś robić, w ogóle cokolwiek robić. Dziękuję. Gmina może też być przykładem, przepraszam, ja tak cały czas mówię prywatnie, ale to też jest odzwierciedlenie wielu polskich rodzin. Właśnie odwaga decyduje też o tym, że mimo niewielkich możliwości finansowych kształcimy się. Moje dzieci się kształcą. Córka studiuje w Szczecinie. Miała odwagę pojechać do wielkiego miasta, gdzie nikogo nie znała. I świetnie 600 kilometrów. Tak. 700 kilometrów. Świetnie tam sobie radzi, dobrze studiuje, pracuje. Poszerzyła swoje horyzonty, rozwija się cały czas, więc jesteśmy dowodem na to, że wcale nie trzeba wielkich pieniędzy, żeby latać, przysłowiowo latać, żeby po prostu się rozwijać. Właśnie ta odwaga, o której mówimy, takie popularne słowo, nasza narodowa cecha Polaków, odwaga. Ja dwa zaznaczyłem, nie zaznaczyłem. Ale ja mówię coś. Trzy kropki. Nawet w tym zdaniu nie ma.
Ewangelika. Teraz troszkę takiej statystyki, ale no inaczej się nie da, tak? Znaczy, ja bardzo się cieszę z tych wyników waszego głosowania, tak? Nad tymi kompetencjami, nad tymi możliwościami, które tu się pojawiają. Zobaczcie, najwięcej osób zagłosowało na solidarność i odpowiedzialność. Czyli tak naprawdę wracamy do takich podstaw, do pewnych podstaw. Tutaj pani Monika o tym mówiła na początku, że to jest, że wartości, którym służymy, wartości, które nosimy w sobie, to jest jednak ta rzecz najważniejsza. Bo ona powoduje, że uruchamiamy inne pokłady siebie. I bardzo, bardzo cieszę się, że ta kompetencja polegająca na poczuciu odpowiedzialności za siebie, za otoczenie, za innych i solidarność społeczna, tak w domniemaniu, wyszła na pierwszym miejscu. No, ale później patrzcie, jakie ładne rzeczy. Uwaga w działaniu, też na poziomie wartości, a nie na poziomie jakichś technik. Ale już mamy komunikację, która jest niezwykle ważna, której bardzo łatwo się wartości trudno zmienić, tak, człowieku. Bo to trochę jest tak, że się rodzimy z nimi, że wzrastamy w określonych środowiskach i to szczególnie w dzieciństwie wartości się kształtują. Natomiast już komunikować się, bardzo prosto możemy się nauczyć komunikować, tak? Uruchamiamy pewne mechanizmy, które powodują, że ułatwiamy sobie nawzajem komunikację. Otwartość na szczere pytania, tutaj bardzo ładnie pan Kazimierz to rozpisywał, tak? Żeby stawiać pytania i oczekiwać szczerych odpowiedzi, niezależnie od tego, jakie te odpowiedzi będą, czy one będą dla nas takie, jak się spodziewamy i na które byśmy liczyli, czy też wręcz przeciwnie, tak? Bo to też jest jakaś tam refleksja do tego, żeby popychać społeczność czy samych siebie do rozwoju. No i fajnie wyszło, że nam te techniczne, techniczno-technologiczne, tak jak zrozumiałem, wartości i kompetencje też wyszły. To w tej sferze kompetencji, a teraz co możemy, co powinniśmy zrobić, żeby rozwijać te nasze kompetencje. Na pierwszym miejscu wyszła współpraca. Chyba się wszyscy zgodzimy w dość prosty sposób, że to jest jeden z podstawowych elementów. Musimy się tej współpracy uczyć. To, co też mówiliśmy na początku, musimy tworzyć mechanizmy, które pomagają tworzeniu zaufania między ludźmi, to wtedy ta współpraca będzie czymś naturalnym. Kiedyś mam takiego przyjaciela, animatora, który wiele lat pracował w Francji, w Włoszech, teraz pracuje w Gdyni i mówi tak, Piotrek mówi tak, że wiesz co, ja to jak przyjechałem do Polski, to się nie mogłem nadziwić, ale przyjechał już w wieku dojrzałym. Polak, który najpierw pracował jako animator społeczny we Francji i we Włoszech. I tutaj teraz tworzy różne rzeczy. I Piotrek mówi tak, wiesz co, ja się nie mogłem nadziwić przed długo, że jak wy chcecie coś zrobić nawet najmniejszego, nawet postawić wspólnie jakąś wiatę, to wy musicie porozumienia podpisywać, partnerstwa, podpisy wszystkich partnerów. Słuchaj, mówi, ja w tej chwili co pracowałem jako animator, jak chłopy postanowili we wsi francuskiej, że coś zrobią, no to jeden do tego powiedział, to ja ten traktor przywiozę, to a ja dam trzech pracowników, a drugi coś tam. I oni drogę z mostem zbudowali razem. Tam nie było żadnego na papierze, porozumienia. Czyli to też taki ideał, do którego gdzieś tam powinniśmy dążyć, no ale to jest ten poziom zaufania, który jest niestety niski. W Finlandii nadal na wsiach się nie zamyka domów i się nie chowa rowerów nigdzie i nikt tego nie grabie. Drugi punkt, troszeczkę tutaj zmanipulowany przez dwa powinka, ale nieważne. Myślę, że też docenicie Państwo wartość, a to mianowicie wzmacnianie tych liderów, które są. To też mechanizmy, które i działania, które podejmują organizacje pozarządowe i samorządy i instytucje inne też powinny gdzieś iść w tym kierunku, żeby te osoby, które mają chęć, chcą działać i chcą jeszcze ze sobą ciągnąć innych, to żeby je wspierać. Robić swoje, bardzo fajny postulat. To po prostu robić swoje, trochę nie oglądając się na innych.
I też co bardzo ładnie wyszło nam, zobaczcie, słuchać odbiorców i otwierać na nich drzwi, tak? To tu Iwonka wspominała o tym słuchaniu tego, co ludzie chcą, jakie chcą książki czytać, z czym chcą się spotykać, ale to się przekłada tak naprawdę na działania nas wszystkich, niezależnie od tego, czy to jest biblioteka, czy ośrodek kultury, czy stowarzyszenie, czy też samorząd. Jeśli będziemy otwarci, jeśli będziemy wsłuchiwać się w tych naszych mieszkańców, to wówczas rzeczywiście ten rozwój będzie rozwojem. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję panelistom, że się zgodzili wystawić na taki obstrzał tutaj ze wszystkich stron. Dziękuję Wam za bardzo aktywny udział i mam nadzieję, że ta dyskusja też będzie taki stanowiła malutki kolejny kamyk do tego, że gmina Starojuchy będzie dalej tak się dynamicznie rozwijać.